Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, zapraszam Was na czytanie z serii Ty i on, ona, wybierz talię. Macie tutaj trzy talie do wyboru. Talia numer 1, talia numer 2, talia numer 3. Wybierzcie sobie którąś z tych talii. Możecie oczywiście wybrać więcej niż jedną. Kierujcie się swoją własną intuicją. Możecie sobie zatrzymać ten filmik i pomedytować nad tymi wyborami. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne i nie wszystko będzie z Wami rezonować. Czasami, słuchajcie, bywa tak, że wybieramy jakieś czytanie po to tylko, żeby usłyszeć jedno zdanie, które będzie dla Was wskazówką, które będzie dla Was jakimś zdaniem kluczowym, które pozwoli Wam coś zrozumieć, tak? Niekoniecznie musi być tak, że rezonuje z Wami całe czytanie, że historia, która jest opowiadana w tym czytaniu, kompletnie czy całościowo łączy się z Waszą historią czy z Waszą sytuacją w danym momencie. Ja zawsze sugeruję to, żeby podchodzić do czytania z pewną rezerwą, z pewnym dystansem. Dobrze, moi drodzy, od razu przepraszam Was za hałas. W tym momencie jest cisza, ale wcale się nie zdziwię, jak za kilka minut pojawi się znowu wiercenie. Słuchajcie, mam zamknięte okno, ale przepraszam, niestety dociera to pomimo tego tutaj do mnie, także za to Was przepraszam. Dobra, nie przedłużam, słuchajcie, zaczynamy od talii numer 1. Odłożę ten na bok. Dobrze, moje drogie jedynki. Moje drogie jedynki, co ja tutaj czuję? Pod spodem talii mamy kartę czterech buław i ona pojawia się w sposób odwrócony. Czyli w tym momencie ja mam wrażenie, cokolwiek się tutaj dzieje, nie ma w tym harmonii. Coś tutaj się zagubiło. Coś tutaj się rozsypało. Jest poszukiwanie. Poszukiwanie jasności w tej sytuacji. Karta cesarza. I karta cesarza, słuchajcie, jest też kartą
która właśnie sugeruje nam poczucie stabilności, poczucie jasności i klarowności. Ja wiem, na czym stoję. Tutaj jesteście w momencie, moje drogie jedynki, poszukiwania właśnie jakiegoś zrozumienia. Coś tutaj mogło się zacząć w sposób bardzo dynamiczny, bardzo szybki. Pojawiło się to w sposób niespodziewany. Być może tutaj macie do czynienia ze znakiem, z kimś o energii ognia. Słuchajcie, czasem jak mówimy o znakach zodiaku, to niekoniecznie oznacza to, że dana osoba ma dany znak zodiaku, tak? Tutaj mówimy przede wszystkim o energii, czyli ktoś może być na przykład spod znaku Skorpiona, a przejawiać energię ognia, tak? Czyli jest ta dynamiczność, jest chęć działania, jest kreatywność, twórczość, aktywność, decyzyjność. Ja tutaj dość mocno odczuwam energię ognia. Choć pojawia się bardzo mocno również, słuchajcie, energia bliźniąt, Rycerz Mieczy i karta kochanków oraz tutaj mamy znak wody, czyli rak, skorpion, ryby. Pojawia nam się również lew i baran. Czyli tutaj, słuchajcie, mogło się coś zadziać bardzo szybko. Tak jak mówię, pojawiło się to uczucie, znikąd jakby, tak? Tu, ja odczuwam tutaj element zaskoczenia. Szybkość. Szybkość. I to, co zaczęło się w sposób słoneczny, tak, mamy tutaj kartę słońca, nagle wydaje mi się, ukłuło w jakiś sposób. Pojawiło się poczucie uwięzienia, pojawił się konflikt i pojawił się ból serca. Słuchajcie, to niekoniecznie musi mieć związek z tą sytuacją. Ta sytuacja, która tutaj się pojawia, ja mam wrażenie, że ona triggeruje w Was jakiś ból serca z przeszłości. Ta sytuacja w jakiś sposób wyciąga z Was pewne uczucia, które są ukryte głęboko w Waszej podświadomości. Które są jeszcze ukryte głęboko w Waszej podświadomości. I to powoduje konflikt. Konflikt. 8 mieczy i 5 buław. Tutaj jest rozdrapywanie jakichś ran albo jakiejś rany. To może się dotyczyć relacji wcześniejszej albo rany, która została zadana w relacji wcześniejszej, czyli powracamy do tego bólu z przeszłości. To może dotyczyć się tych głębszych ran, tak? Tych głębszych ran.
Czyli ja mam wrażenie, że tutaj zaczęło się to bardzo dynamicznie. Tu mogło być wejście w tą relację jeszcze z poziomu cienia. Ja mam wrażenie, że wy jesteście dla siebie lustrem. Dlatego następuje triggerowanie, dlatego pojawia się konflikt, dlatego pojawia się rozdrapywanie tej przeszłości. Ale tutaj jest też miłość. Tutaj jest miłość, słuchajcie, bo w pozycji teraźniejszości mamy króla kielichów. Król kielichów to jest najbardziej uczuciowy król w tarocie. Tutaj jest głębia, tutaj jest połączenie dusz, jest to głębokie zrozumienie, jest ta empatia, jest ta miłość. Jest ta miłość. I ja mam wrażenie, że to ruszy do przodu. Na razie mam wrażenie, że jest taka energia zatrzymania się. Ten kielich tutaj sobie tak wisi w powietrzu. Wy po niego jeszcze nie sięgacie, przynajmniej nie sięgacie po niego w pełni. I ja mam wrażenie, że w przyszłości to ruszy do przodu, tylko zwróćcie uwagę na różnicę w energii. Tutaj mamy bardzo dużo takiej ciemności. Tutaj dochodzi, teraz jest moment oczyszczania, słuchajcie. Oczyszczania, odpuszczania, dlatego to wszystko jest triggerowane. Ta karta symbolizuje was. To jest karta słońca, czyli jest poszukiwanie szczęścia. Wy chcecie tego szczęścia. Wy chcecie się wydrzeć z tych okowów, tak? Reprezentowanych tutaj przez osiem mieczy. I wasza osoba przechodzi przez podobne doświadczenie. Tutaj mam wrażenie, że w sytuacji zarówno waszej, jak i waszej osoby, choć bardziej to czuję u waszej osoby, tutaj jeszcze może być wpływ, duży wpływ innych osób w otoczeniu tej osoby. Czy to jest rodzina, czy to są przyjaciele, czy to są współpracownicy. Środowisko, w którym znajduje się ta osoba, w jakiś sposób ma wpływ na decyzje, wybory i działania tej osoby. A jeśli nie ma, to miała. I mam wrażenie, że tutaj z kimkolwiek macie do czynienia, tutaj może być jeszcze jakiś ból, z którym ta osoba sobie nie poradziła z przeszłości, tak? Bo u was, wydaje mi się, następuje takie triggerowanie, czyli ta relacja w jakiś sposób triggeruje w was jakąś, słuchajcie, ranę, czy powoduje powracanie wasze do tych starych schematów czy wzorców, tak? Po to, żebyście mogli z tego wyjść. Tutaj wydaje mi się, że ta osoba też prowokuje was w pewien sposób do zmiany sposobu myślenia. Tu może być zbyt dużo negatywnych myśli. Czyli ta osoba jakby w pewien sposób powoduje transformację waszego postrzegania. Natomiast ta osoba, z którą sobie tutaj wy tworzycie jakąś relację, ja mam wrażenie, że ona tutaj być może jeszcze nie zamknęła jakiegoś rozdziału.
Numer 3 może sugerować energię trzecią, aczkolwiek słuchajcie, ja niekoniecznie odczuwam tutaj obecność jakiejś innej osoby w życiu waszego potencjalnego partnera. Odczuwam bardziej, słyszę ból po rozstaniu, czyli jeszcze jakieś rozczarowanie związane z przeszłością, z którym ta osoba sobie jeszcze nie poradziła. Ale to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, słuchajcie. Ja mam wrażenie, że wy to pokonacie. Tutaj mogło dojść do jakiegoś konfliktu między wami i choć wy wiecie, albo zdaje wam się, że wy wiecie, czego ten konflikt dotyczy, to ja mam wrażenie, im dłużej jakby jesteście w tym konflikcie, tym bardziej rozumiecie, że ten konflikt musiał zaistnieć po to, żebyście jeszcze zaglądnęli do tej podświadomości. Bo wy teraz przechodzicie przez proces analizy uczuć. O tym mówi też karta Króla Kielichów. Analiza uczuć. I docierają do was informacje. Nowe informacje, nowe rozumienie na temat nie tylko teraźniejszości, ale przeszłości. Rycerz mieczy, komunikacja. Komunikacja. I to wszystko prowadzi do balansu. Do harmonii. Do stworzenia takich solidnych fundamentów. Czyli wy jesteście w procesie, słuchajcie, przygotowywania fundamentów pod wspólną, harmonijną przyszłość. To jest tak, jak ja to odbieram. Ja tutaj widzę bardzo głębokie połączenie. Idziecie w tym samym kierunku, dążycie do tego samego celu, chcecie budować wspólną przyszłość. Tutaj jest światło, w tej relacji jest światło, jest harmonia, jest wzajemne wsparcie, jest równość czy sprawiedliwość w otrzymywaniu i dawaniu. I jest w tej relacji siła. Jest w tej relacji siła. Więc cokolwiek tutaj się zadziała lub dzieje, słuchajcie, ma w sobie cel. Ma w sobie cel. Karta kochanków i kapłan. No właśnie. Odnajdujecie klucz do waszego szczęścia. W tym momencie jesteście w procesie odnajdywania klucza do waszego szczęścia. Karta kapłana wskazuje nam na nie tylko zmianę numer 5, ale również na relację długoterminową, na zaangażowanie się. I królownie, to jest samo w kaps. Dobrze, rycerz kielichów, słuchajcie. Rycerz kielichów. Król buław. No właśnie, tak jak mówię, ja mam wrażenie, że tutaj łączę się z bardzo silną energią ognia. Zobaczcie, karta gwiazdy i karta rycerza kielichów. Nowa, odnowiona miłość. Spełnienie marzeń. Uzdrowienie. Okres harmonii, szczęścia, miłości. I to jest tam, gdzie wy zmierzacie. Tam, gdzie wy zmierzacie. Dwie bardzo dojrzałe i silne energie. Karta cesarza i karta kapłana.
Tak jak mówię, wy siebie, to są bardzo podobne energie, wy siebie odzwierciedlacie. Ja tutaj odczuwam pewien upór, nawet upartość. Tu może dochodzić do takiego, jak to się mówi, power struggle, czyli takie trochę walka w cudzysłowiu, walka ego trochę, tak? Kto tutaj wygra? Kto tutaj wygra? Więc być może, bo ja odczuwam sytuację konfliktu, która ma uzasadnienie, ona was prowadzi, ta sytuacja konfliktu prowadzi was do odrodzenia miłości. Nie chodzi tutaj tylko o waszą relację. Nie chodzi tu tylko o to, że wy dojdziecie do pewnego porozumienia, bo to jest to, co ja tutaj odczuwam, ale tutaj będzie, słuchajcie, kompletna przemiana waszej energii. To rozumienie miłości przechodzi przez transformację. Być może kojarzyliście miłość właśnie z dramatem, z bólem, z cierpieniem, z walką o kogoś, z poświęcaniem się. To przechodzi przez transformację i pojawia się dużo więcej światła i lekkości. Tylko tu jeszcze musi być coś zrozumiane. Ten klucz. Jakaś kluczowa prawda musi być zrozumiana i przez was, i przez waszą osobę. I wtedy wyruszycie w bardzo dynamiczny sposób do przodu. Ja tutaj odczuwam dużo światła, dużo lekkości i dużo pasji. I dużo pasji. I dużo pasji. I przede wszystkim, słuchajcie, koło fortuny, przeznaczenie. Przeznaczenie. Przeznaczenie, wchodzimy w nowy etap, kierujemy się w tym wszystkim mądrością, sześć kielichów, pojednanie, porozumienie, tutaj w przepiękny sposób jest pokazane to zwierciadło, połączenie się również światła i cienia. I w dość mocny sposób przejawia mi się tutaj podświadomość. Karta kapłanki i karta księżyca. Tutaj wy jeszcze pracujecie ze swoją podświadomością. Jest przebijanie się przez to, król mieczy, przełamywanie schematów, wzorców, dostrzeganie obiektywnej prawdy. I ja bym wam tą energię sugerowała. Mocna energia logiki. Niezależnie od tego, jak dużo się dzieje, jak bardzo te emocje wypływają z waszego serca. Jak bardzo czujecie się rozchwiani, albo macie momenty, w których pojawia się to rozchwianie, konflikt, otwierają się te rany. Słuchajcie, starajcie się pozostać w energii równowagi. Ten król mieczy. To jest bardzo silna energia logiki. Poszukujcie prawdy obiektywnej. Zatrzymajcie się na chwilę, poobserwujcie, oceniajcie i nie osądzajcie. Poszukujcie prawdy w tym wszystkim. Król mieczy nie kieruje się emocjami. Tak jak mówię, łączy się tutaj z bardzo silnymi osobowościami. Dojrzałość, duchowość, bardzo silne połączenie ze samym sobą tutaj odczuwam, długą ścieżkę rozwoju duchowego i jest pewien końcowy etap. Wy teraz przełamujecie te ostatnie wszystko to, co jeszcze ma być przełamane.
To jest to, co się teraz dzieje. Nie wiem, czy słuchaliście mojego ostatniego czytania odnośnie Nowiu Księżyca. Ja tam mówiłam o tym momencie rodzenia i kiedy dziecko zostaje wyciągnięte z łona matki i następuje taka cisza przed płaczem, przed wydaniem pierwszego głosu, nazwijmy to, tak? Wy tutaj jesteście w tym momencie ciszy. W tej ciemności, słuchajcie, jest, między wami jest konflikt, ale równocześnie jest spokój. Ja odczuwam, że wy macie tą wewnętrzną wiedzę tego, że wy będziecie razem. I to jest w waszej głębi, która w pewien sposób, ta prawda w pewien sposób jest zagłuszana przez wszystko to, co się dzieje jakby na tej powierzchni, tak? Co ja mówiłam? Właśnie w tej ciemności, słuchajcie, rodzi się to światło teraz. To jest to, co się dzieje tutaj. Ja tutaj się łączę, słuchajcie, z partnerem życiowym. Dobra, wyciągnijmy jeszcze... widzicie? Odrodzenie. Karta Feniksa sobie tutaj ładnie wypadła. I jeszcze tą hienę tutaj chcę. I może żółwika wyciągnijmy. I może... Dobra. Odrodzenie, słuchajcie. Odrodzenie, powstanie zmarłych, powstanie z prochu, odnowiona energia, bardzo dużo ognia, bardzo dużo pasji. Połączenie na wszystkich poziomach. Na wszystkich poziomach. Łączę się tutaj z osobami, które wibrują na tej samej częstotliwości. To może być wasz bliźniaczy płomień. Albo bratnia dusza, która wibruje na tym samym, na tej samej częstotliwości, tak? Macie te same wibracje. I bardzo wysoki poziom rozwoju duchowego tutaj odczuwam. Co się dzieje w tym momencie? Pokonujecie wszystko to, co was sabotażuje. Wszystko to, co was sabotażuje. Dochodzi do głębokiego emocjonalnego uzdrowienia i w tym wszystkim, słuchajcie, jest swego rodzaju powolne poruszanie się. Tu nie ma pośpiechu. Tutaj jest takie trochę przedzieranie się przez tą gęstość. Przedzieranie się przez tą gęstość. I tak jak mówię, tutaj odczuwam jakiś sabotaż. Z waszej strony to może być energia tego, że wy w jakiś sposób sabotażujecie samych siebie, tak? To 8 mieczy. W porównaniu z tą hieną, tak? Wasz umysł, wasze myśli, wasz sposób myślenia, wasz sposób postrzegania was sabotażuje. I to może pochodzić z przeszłości, słuchajcie. Dlatego konieczne jest to uzdrowienie. Bardzo często bywa tak, słuchajcie, że jak znajdujemy się w relacjach, które nam nie służą, ja to nazywam relacjami toksycznymi, to po takich relacjach pozostają ślady w sposobie myślenia, w sposobie postrzegania, w sposobach reakcji, w sposobach zachowań. Bardzo często następuje przyjmowanie też niezdrowych zachowań. Zwróćcie na to uwagę. Bo tutaj jest sabotaż. Natomiast ze strony waszej osoby ja tutaj widzę, że ten sabotaż odbywa się pod wpływem innych osób. Czyli przechodzicie przez to samo, tylko odbywa się to w innym
odbywa się to inaczej. No, tak to widzę, moje drogie jedynki. Tak to widzę, moje drogie jedynki. Ale mamy 8 monet i as buław, czyli wy właśnie pracujecie nad tym nowym początkiem, bo wy widzicie w tym potencjał, bo wy widzicie w tym pasję, bo to jest wasza inspiracja. Być może tutaj, słuchajcie, macie wspólną misję do spełnienia. Dlatego dochodzi do tej unii, do zjednoczenia, do połączenia w świecie fizycznym. Dobrze, jedynki, to jest to, co ja dla was mam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście tutaj i zapraszam teraz dwójki. Zapraszam teraz dwójeczki. Dwójeczki. No, ciekawe, ciekawe. Uff. Okej. Dobrze. Przeraziłam się trochę, bo pod spodem talii mamy takie karty jak 8 mieczy, poczucie uwięzienia. Może być to spowodowane, moje drogie dwójki, przez wasze myśli, wasz sposób postrzegania. Mamy kartę diabła. Karta diabła, lęki, iluzje, toksyczność, obawy, niezdrowe zachowania. Ale mamy 8 buław i przy tym króla buław, czyli jest odchodzenie od tego. Zwycięstwo. Zwycięstwo nad tym. Pokonanie tego, co was trzyma w kajdanach. O. Tego, co was zatrzymuje przed osiągnięciem tego wyższego potencjału. Wy się z tego uwalniacie. Bierzecie sprawy w swoje ręce. Tak? Bierzecie sprawy w swoje ręce. I tak jak mówię, to może dotyczyć, słuchajcie, tego, że uwalniacie się z jakiejś relacji, która wam nie służy, to może też oznaczać was samych. Czyli ta energia diabła w dużym stopniu łączy się z tym, jak wy myślicie. Być może jest tak, że jest tutaj ktoś w waszym życiu, to może być ktoś spod znaku ognia, pojawia nam się również koziorożec, czyli mamy lew, baran, strzelec oraz koziorożec. I tutaj jest pokonywanie, transformacja tego sposobu myślenia. Bo tu może być szczęście, może szczęście stoi przed wami i wy boicie się po to szczęście sięgnąć, dlatego że konieczna jest zmiana sposobu myślenia. Czyli zatrzymujecie samych siebie. Czyli pojawiają mi się tutaj jakby dwie różne historie. Bo ten król buław może oznaczać to, że wy zaczynacie ściągać energię króla buław, która jest energią bardzo mocną. To jest energia mocy, to jest energia decyzyjności, to jest energia lidera. Czyli stajecie się liderem w swoim własnym życiu. Bierzecie sprawy w swoje ręce. Albo może to oznaczać kogoś, kto jest lub chce przyjść do waszego życia, ale wy to blokujecie poprzez to, że jeszcze tkwicie w tej energii diabła.
Dobrze. 7, no właśnie, 7. Słuchajcie, chodzi o to, żebyście to może być, bo ja Was widzę jako tutaj królową monet. I słuchajcie, ja czytam kartę, więc to może być oczywiście kobieta lub mężczyzna. To jest energia przepiękna. To jest energia przede wszystkim ugruntowania, praktyczności. Nie bujamy w obłokach, tylko twardo stąpamy po ziemi. Koncentrujemy się na tu i teraz. Być może koncentrujemy się na naszym osobistym życiu. To jest energia również dawania sobie opiekuńczości i miłości. Więc jeżeli jesteście tutaj w jakiejś relacji, być może z tym królem buław, macie do czynienia z kimś o bardzo silnej osobowości, ktoś, kto ma siłę przebicia, ktoś, kto ma w sobie czar, ktoś, kto ma w sobie charyzmę, ktoś, kto ma dużą siłę przekonywania. I czujecie się tutaj zagubieni, tak? To pozwólcie sobie na zatrzymanie się. Nie spieszcie się, to jest dość wolna energia. Monety są najwolniejszą energią w tarocie. Jeżeli poszukujecie jasności, tak, bo na przykład nie wiecie do końca, czym ta relacja jest, być może rozpoznajecie w tej relacji jakieś elementy, które być może Was jakby ostrzegają i nie wiecie, z czym to się wiąże, poszukujecie jasności, skupcie się na sobie i otoczcie się opieką siebie samych, tak? Siebie samych. Coś takiego tutaj czuję. Niekoniecznie skupiać się na tej osobie, a skupiać się na sobie. To się zrymowało, tak? No właśnie. Bardzo mocna energia tutaj panny. Bycie w swojej obfitości, bycie w swojej przestrzeni, koncentrowanie się na tym, co jest wokół mnie. Poszukiwanie takiej stabilności w tym wszystkim. No i mamy tutaj właśnie królową buław i maga. Tutaj wydaje mi się, że dochodzi do pewnej manifestacji tej relacji tutaj, ale coś jeszcze stoi na przeszkodzie. Podobnie jak w czytaniu numer 1, łączy się bardzo silnie z energiami ognia. Czyli lew, baran, strzelec, pojawia nam się również koziorożec, ale pojawiają nam się również znaki ziemi, przede wszystkim panna i bliźnięta. Także ja mam wrażenie, że tutaj możecie mieć do czynienia z partnerem, tylko jest tutaj jakaś przeszkoda jeszcze. Coś tutaj jest do pokonania. To może być właśnie ten sposób myślenia Wasz lub Waszej osoby, choć bardziej czuję to u Was. To jest jakby jeszcze, być może tkwicie w przeszłości. Dość podobna informacja docierała do mnie w czytaniu pierwszym. Boicie się powtórzenia sytuacji, boicie się powtórzenia tego samego błędu, w cudzysłowie, boicie się powtórzenia jakiejś lekcji. Dlatego podchodzicie do tej relacji z ogromną ostrożnością. Tak jak mówię, poszukujecie jasności. Bo może boicie się, że macie do czynienia z kimś, kto pokazuje się Wam jako król, czyli król to jest energia dojrzała, tak? Energia, która wie, czego chce. Tu jest pasja, ale jest również decyzyjność, tak? Tu są konstruktywne działania. Może być tak, że ten ktoś przejawia Wam się jako król, a Wy się obawiacie, że ten ktoś jest rycerzem, czyli rycerz nie jest do końca dojrzały. I przede wszystkim rycerz buław to jest energia, która może sugerować taką niestabilność. To może sugerować kogoś, kto pojawia się i znika.
kto właśnie porusza tą ranę odrzucenia. Nie ma tutaj chęci zaangażowania się. Tutaj jest bardziej taka energia zabawy, rozrywki. Spędzamy fajnie czas, ale tutaj nie ma jakby tworzenia trwałego związku. Więc albo mieliście takie doświadczenia i to Was powstrzymuje przed wejściem w tą relację, dlatego robicie w ten sposób bardzo ostrożny i poszukujecie tutaj jakby jasności w tej sytuacji z tym królem buław. Czyli to może być tak, że ta osoba faktycznie jest królem, słuchajcie, niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czyli jest ta dojrzałość i gotowość i decyzyjność i chęć zaangażowania się, a Wy się obawiacie tej energii rycerza buław, albo może być tak, że ta osoba jest naprawdę rycerzem, a pokazuje siebie jako króla. I ja mam wrażenie, że Wy po prostu nie wiecie i staracie się dowiedzieć. O. Stąd też to uwięzienie, tak? Niemożność podjęcia decyzji. Niemożność podjęcia decyzji. I teraz słuchajcie, tutaj jest konieczność odejścia od czegoś, tak? Czyli albo odejścia od tej sytuacji po to, żeby zamanifestować nową relację, albo odejścia od właśnie tego bólu emocjonalnego z przeszłości, po to, żeby otworzyć się na tą relację tutaj. Więc dobra, zobaczmy dalej. Na pewno jest wchodzenie na nową ścieżkę, słuchajcie, z większą świadomością. Idziecie w stronę relacji, która Wam da dużo więcej, jakby w której będzie dużo więcej równowagi, wzajemnego dawania i otrzymywania, ale ta sytuacja jest związana z jakąś ważną decyzją. Będzie konieczne podjęcie decyzji. I wydaje mi się, że lęk przed podjęciem tej decyzji wiąże się tutaj z tą energią ośmiu mieczy i energią diabła, bo wy tkwicie jeszcze w jakiejś przeszłości, tak? Dlatego poszukujecie jasności. Dlatego poszukujecie jasności. Może być tak, słuchajcie, że pojawi się w waszym życiu moment wieży. Czyli nastąpi zrozumienie, tak? To znaczy tak, moment wieży może oznaczać różne rzeczy. Wieża może oznaczać to, że jeżeli Wy będziecie tkwić w tej energii, to świat pojawi się ze swoją energią po to, żeby Wam pomóc. I to się może objawić w różny sposób, tak? Poprzez na przykład jakieś wydarzenia, których się nie spodziewacie, a które przyniosą Wam jasność. Bo wieża to jest, słuchajcie, przebicie się przez świadomość. To jest oświecenie, to jest przebudzenie, to jest zrozumienie, to jest ta jasność. To jest ta jasność. Dobra. As buław, kapłan, siedem... Paź buław. Uzdrawianie, karta słońca, przestroga, sprawiedliwość. Teraz jest, słuchajcie, moment separacji tutaj. Moment separacji. I nie chodzi nawet o taką separację, słuchajcie, Wy możecie być w kontakcie, aczkolwiek chodzi o to, że ta relacja jakby stanęła w miejscu. Cztery miecze. Dlaczego? Bo tutaj jest proces uzdrawiania. Cztery miecze mówią też o takiej energii wycofywania się, dystansowania się po to, żeby dostrzec prawdę. Bo Wy jesteście gotowi, tak? A z buław i karta kapłana. Tutaj jest gotowość, tutaj jest dojrzałość. Tutaj jest chęć pójścia w tym kierunku. Tylko, że Wy chcecie czegoś poważnego. Wy chcecie poważnej deklaracji. Wy nie chcecie się tutaj już bawić. Wy jesteście gotowi na taką dojrzałą relację, która doprowadzi do
do czegoś trwałego, solidnego, długoterminowego, być może małżeństwa. To może być też tak, słuchajcie, że ta osoba postrzega Was jako partnera życiowego, tak? Kogoś, z kim może stworzyć coś pięknego. Tutaj jest dużo pasji. Natomiast albo to Wy widzicie tą osobę jako potencjalnego partnera życiowego, natomiast ta osoba to jest albo Wasza osoba, albo Wy. Ktoś tutaj jest zagubiony. Ktoś tutaj jest zagubiony. Ja mam wrażenie, że to jesteście Wy. Siedem kielichów. W którą stronę pójść? Co tutaj wybrać? Co tutaj wybrać? To jest takie zastanawianie się, bo obydwoje stoicie przed nowym początkiem. As buław i paź buław. Przeszkodą może być właśnie ten ból serca. Jakieś rozczarowanie z przeszłości. Cesarzowa. Przepraszam bardzo, cięłam się trochę. Kart kochanków. Mam. Pięć. No ja czuję tutaj, słuchajcie, moje drogie dwójki, ogromne zagubienie. Wy nie wiecie, w którą stronę ruszyć. Wy nie wiecie, czy tutaj ten król buław to jest osoba właśnie, nazwijmy to Wam, przeznaczona, czy niekoniecznie. I Wy staracie się tutaj dowiedzieć prawdy. Dlatego jesteście w tej energii czterech mieczy, tak? I mam wrażenie, że wkrótce będzie wychodzenie z tego. I to koło ruszy do przodu, w stronę Słońca, cokolwiek to oznacza, bo ta karta jest energii przyszłości, czyli wyjście z jaskini, że tak powiem. Wyjście z energii izolacji, zakończenie okresu refleksji, zakończenie okresu uzdrawiania. Dochodzimy do nowej świadomości i ta świadomość pozwala nam ruszyć do przodu ku energii, szczęścia, radości i harmonii. Karta Słońca może też oznaczać, słuchajcie, relacje, w której jest ogromny potencjał. I tak, dla jednych z Was to może mieć związek z tym królem buław. Dla innych z Was to może być ktoś po tym królu. Dość mocno pojawia się tutaj numer 3. I teraz tak, ja mam wrażenie, że
Ta sytuacja dzieje się przez dość długi, czy działa się i dzieje się przez dość długi okres czasu, tak? Dwie monety. Zastanawianie się, dokonywanie wyboru, przyglądanie się, obserwacja, ostrożność, rozwaga. Możecie mieć do czynienia z bratnią duszą tutaj, tak? Bratnia dusza. Ktoś, kto powraca do Was z przeszłości. Ktoś, kto powraca do Was z przeszłości. Albo z przeszłego wcielenia. I ta relacja, słuchajcie, jest w Waszym przeznaczeniu. Ona do tej relacji miało dojść. I w niej jest bardzo wysoka energia transformacji. Ta relacja jest relacją karmiczną. I słuchajcie, niech Was to słowo nie przeraża, bo relacja karmiczna oznacza to, że po prostu ona nas ma czegoś nauczyć. Ona ma w nas dokonać transformacji i to jest to, co się dzieje. Ta relacja to jest rezultat tej relacji. Dochodzi do transformacji, przemiany, zrównoważenia. I zrzucamy jakiś bagaż. Zakończymy bolesny czas. 10 buław, 10 mieczy. Więc to może oznaczać, że ta relacja jest ostatnią relacją karmiczną, w sensie takim, że ostatnią relacją z tego cyklu karmicznego, w którym byliście. A był to okres długi i ciężki. Stąd też Wasze obawy, tak? Stąd też Wasze obawy. I ta relacja dokonuje jakby takiej finałowej transformacji, zanim wejdziecie w ten nowy cykl, w którym będzie, zobaczcie, przepiękna miłość, dwa kielichy i cztery buławy. Macie tutaj do czynienia z bratnią duszą, być może z bliźniaczą duszą. I tak jak mówię, teraz jest jakieś zatrzymanie. Ja mam wrażenie, że Wy byliście w takiej dość wolnej energii, to znaczy to rozwijało się z pewną ostrożnością, było podchodzenie do tej relacji z pewną ostrożnością, przede wszystkim z Waszej strony. I teraz będzie już wkrótce, wydaje mi się, z końcem roku, dynamiczny ruch do przodu. To może być z tym królem buław, a jeśli nie, bo tu może dojść, dla niektórych z Was tu może dojść do zakończenia tej relacji. Tutaj pojawi się ktoś inny. Choć ja mam wrażenie, że dla wielu z Was to jest ten król buław. Tylko to może być relacja, słuchajcie, bliźniaczych płomieni lub bratnich dusz, które wibrują na wysokiej częstotliwości. I tutaj jest nowy początek i harmonia. Tylko najpierw trzeba było coś przepracować razem i na poziomie indywidualnym. Z Waszej strony ja odczuwam być może jeszcze oczekiwanie na kogoś z przeszłości, co może być blokadą dla Was do jakby kompletnego zaangażowania się w tą relację. Więc albo tutaj jest oczekiwanie na kogoś z przeszłości. Tu może dojść nawet, słuchajcie, do powrotu tego kogoś po to, żeby zamknąć ten bolesny rozdział i po to, żebyście mogli ruszyć do przodu. Albo po prostu takie zamknięcie rozdziału musi nastąpić na Waszym poziomie energetycznym. My czasem nie chcemy puścić jakiejś sytuacji albo uwolnić się od kogoś w taki sposób energetyczny. Słuchałam kiedyś takiej pani, ona mówiła właśnie w taki fajny sposób o tym, jak można uwolnić się energetycznie od jakiejś osoby. Słuchajcie, można to zrobić poprzez medytację, to znaczy ona sugerowała medytację. Medytację taką
energii światła, spotkać się z tą osobą w tej medytacji i pozwolić im na odejście w takiej formie, w jakiej pamiętacie tą osobę tym ostatnim razem, jak doszło do spotkania. Bo ta osoba być może już nie jest jakby tą samą osobą, którą wy pamiętacie. To znaczy, to zależy oczywiście od długości tej separacji, ale mówię o tej osobie z przeszłości, nie mówię o tym królu buław. Mówię o osobie z przeszłości, która być może jeszcze w jakiś sposób wpływa na waszą energetykę. I pozwolić tej osobie odejść z miłością, tak? Z akceptacją. Być może z wybaczeniem. I uwolnić się od tego. Po to, żeby można było ruszyć do przodu. Bo wy tutaj możecie mieć do czynienia z kimś, kto jest waszym partnerem. Cesarzowa. Trochę podobnie jak przy numerze 1. Wy tutaj jeszcze zamykacie jakiś rozdział, podchodzicie do tej relacji z ogromną ostrożnością. Być może musicie jeszcze zamknąć jakiś rozdział z osobą z przeszłości. Natomiast tutaj u tej osoby nastąpiło jakby być może takie odwrócenie się od was po to, żeby wyleczyć. Tu jeszcze może być jakaś rana odnośnie relacji z mamą, która wymaga przepracowania, bo w tym jest blokada, albo jest tutaj jeszcze jakaś sytuacja, również podobnie jak u was, z kimś z przeszłości, to może być ktoś, kto był dla tej osoby partnerem, małżonką lub małżonkiem. I tu nie chodzi nawet, słuchajcie, o to, że bo ja tutaj nie odczuwam tego, że ta relacja jeszcze jest. Ja odczuwam tutaj jakiś konflikt odnośnie tego, co się wydarzyło i tego, jakie to wydarzenie ma wpływ na waszą osobę. Tutaj jest jakaś blokada w tym. Matka albo była żona, czy były małżonek. I tutaj coś jeszcze jest w tej relacji, coś, co powoduje konflikt i blokadę. I to musi być przepracowane, zanim ruszycie do przodu, już w odmienionej energii. Zmiana sposobu myślenia, odpłynięcie na spokojniejsze wody, uzyskanie harmonii. Więc ja tutaj widzę, słuchajcie, podobnie jak w numerze 1, że ta relacja ma w sobie ogromny potencjał. Karta Słońca, karta Asa Kielichów, dwa kielichy, cztery buławy. Z tym, że jeszcze jest proces przepracowywania pewnych tutaj niedokończonych spraw. U was to jest związane z pewnym cyklem, w której było dużo toksyczności. Natomiast u waszej osoby ja odczuwam przepracowywanie właśnie relacji z mamą i być może albo lub relacji z poprzednim partnerem. Ale nie chodzi mi o obecność fizyczną. Ja mam wrażenie, że to się już skończyło, ale jest coś w sercu. Jeszcze jest jakaś zadra, która powstrzymuje waszą relację do tego, żeby stała się jakby w pełni
żeby mogła się w pełni zamanifestować. Tu jest jeszcze, tak jak mówiłam, jakaś blokada. Jakaś blokada. Choć może być dla niektórych z Was też tak, że kończycie tutaj relację z tą osobą, czyli dochodzi jakby do wyrównania karmy i do zakończenia i odpływacie w stronę czegoś, co Wam przyniesie ogromne szczęście. Tak też może być dla niektórych z Was, słuchajcie. Budujecie coś na nowych fundamentach, wykorzystujecie doświadczenie z przeszłości, wykorzystujecie swoją własną mądrość, dążycie do sukcesu i dążycie do obfitości. Mocno odczuwam tutaj energię ognia, panna, pojawia się również waga, skorpion, a właściwie wszystkie znaki tutaj mamy. I byk, bardzo mocno pojawia się również byk, wodnik, ryby, no wszystkie znaki się tutaj pojawiają, słuchajcie. I jak mówimy o znakach zodiaku, to niekoniecznie musi to oznaczać to, że ta osoba jest spod tego znaku zodiaku. My bardzo często mówimy o energii, więc jeżeli na przykład pojawia nam się król mieczy, to jaka to jest energia? Logika, umysł, kierowanie się faktami, sprawiedliwość, dostrzeganie obiektywnej prawdy. Nie pokazujemy emocji, swego rodzaju oschłość. Takie kreowanie wizerunku oschłości, czyli nie uzewnętrzniamy swoich uczuć, tak? Ktoś taki dość duża rezerwa odnośnie wyrażania tego, co czuje. Król kielichów, głębia, romantyzm, łagodność, delikatność, serdeczność, ciepło, otwarte serce, choć niekoniecznie chęć wyrażania uczuć, bo król kielichów boi się bardzo często wyrażania tych uczuć, tak? Tylko że król kielichów, pod tym względem może być podobny do króla mieczy, tylko że król mieczy przejawia taką postawę oschłą. Natomiast król kielichów przejawia taką postawę dużo bardziej otwartą i łagodną. Więc słuchajcie, jeżeli mówimy o znakach zodiaku, to niekoniecznie musi oznaczać to, że Wy macie do czynienia z kimś spod danego znaku. To bardzo często oznacza energię, w której dana osoba w tym momencie jest. I tutaj wyciągnijmy jeszcze taką kartę na sam koniec. Na sam koniec wyciągnijmy tutaj kartę. A, granice. Granice. I to jest, słuchajcie, informacja dla Was i to jest informacja dla Waszej osoby. Wy obydwoje uczycie się stawiania granic, bo te granice były przekraczane. Więc Wy uczyliście się tego poprzez te trudne relacje, w których byliście i nie chcecie tego powtórzyć w relacji, w której jesteście teraz. Ja tutaj odczuwam taką bardzo stanowczą postawę. I Wasza osoba robi to samo. Tylko wydaje mi się, że tutaj jest, to odnosi się bardziej do innych. Być może właśnie do relacji z byłym partnerem czy z rodzicem. Y,
Tutaj Wasza osoba też, odczuwam coś takiego, że może się dużo dziać w świecie Waszej osoby w tym momencie i tutaj jest jakby takie zatrzymanie się po to, żeby to wszystko ogarnąć. Po to, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Po to, żeby to uporządkować. Ja tutaj czuję takie wyciąganie rąk. Wszyscy czegoś ode mnie chcą. Wszyscy czegoś ode mnie oczekują. Coś takiego tutaj czuję. Co jeszcze Wy robicie dla siebie nawzajem? Wy poprzez to, że budujecie te granice, Wy jakby te granice już nakreślacie dla Waszej relacji. Czyli uczycie siebie nawzajem, co jest akceptowalne, a co nie jest akceptowalne. Akceptowalne. Czy to jest dobre słowo? Wiecie, o co mi chodzi. Czyli stawiacie granice dla siebie nawzajem. Uczycie siebie nawzajem szacunku. Ufaj swojej ścieżce. Czyli ufajcie procesowi. Ufajcie temu, co się dzieje. Ufność. Ufność tego, jak to wszystko przebiega. Bo w tym wszystkim jest sens. Słuchajcie, ja wiem, że to są trudne momenty. Bardzo często bolesne. Ale ufność. Ufność temu, co się dzieje w tym momencie. No i zobaczcie. Soul Family. Tutaj odczuwam takie połączenie się Was. Czyli tak jak mówię, podobnie jak w pierwszym czytaniu, w pierwszym rozkładzie dla jedynki, ja tutaj odczuwam osoby, które są dla siebie lustrem i tu będzie połączenie się Was, czyli z tą osobą, z którą teraz macie do czynienia, albo, tak jak mówiłam, będzie zakończenie i kolejna osoba to będzie ta osoba, która stanie się która z Wami stworzy coś przepięknego. I ja mam wrażenie, że ta relacja ma, jej celem jest transformacja Was, odnalezienie światła, odnalezienie energii światła, wejście na wyższe wibracje, bycie w energii wdzięczności, wyjście z energii niższych wibracji i negatywnego myślenia. I mam wrażenie, że w jakiś sposób ta relacja wskazuje Wam drogę do Waszej misji. Ona jest częścią Waszej ścieżki. Cokolwiek to oznacza. Ona Was prowadzi do celu końcowego, czymkolwiek ten cel będzie. Czyli ja mam wrażenie, że tu jest nie tylko być może połączenie Was albo połączenie z kimś po tej osobie, ale również odnalezienie swojej misji i wiecie co, przede wszystkim odnalezienie siebie. Powrót do siebie. Powrót do siebie. Dobra, to jest to, co ja dla Was mam, moje drogie dwójeczki. I teraz zapraszam trójki. Teraz zapraszam trójki. Tutaj będziemy działać. Pod spodem talii mamy, słuchajcie, cesarzową. Numer 3 zresztą, tak? Manifestacja. Manifestacja. Pozwalanie. Pozwalanie na to, żeby do mnie przyszła obfitość. Bycie w obfitości, cokolwiek to oznacza. Kochanie siebie, kochanie innych. Równowaga pomiędzy światem spirytualnym i materialnym.
otwarte serce, łagodność, empatia. I nie wiem dlaczego, ale odczuwam oczekiwanie. Bardzo, bardzo silna energia oczekiwania. Bardzo również silna energia żeńska, słuchajcie. Pod spodem talii mamy cesarzową, 10 monet, z tym, że ja czytam karty, kobieta i królowa buław. Królowa buław. Zwróciła moją uwagę tutaj ta puma, więc być może puma ma dla Was jakieś znaczenie albo chce Wam coś przekazać. Bardzo silna energia żeńska, słuchajcie. Ja tutaj odczuwam i oczywiście energia żeńska, słuchajcie, ja nie mówię tutaj, że to jest kobieta, tylko chodzi mi o energię, czyli takie... Ja odczuwam tutaj tak, pewność siebie, pewność swojej wizji, głębokie przekonanie, trwanie w mocy, oczekiwanie czy pozwalanie i równocześnie jakby bycie w energii obfitości. Czyli może oczekujecie na kogoś, ale nie jest to takie oczekiwanie... w smutku, czy może pojawiać się jakaś nostalgia, może jakieś zniecierpliwienie wynikające na przykład z tego, że oczekujecie już bardzo długi okres czasu. I to niekoniecznie musi oznaczać, że oczekujecie na kogoś konkretnego. Oczekujecie na miłość. I ja tutaj odczuwam ogromną moc. Zresztą pod spodem talii mamy maga, kartę maga. Czyli manifestacja. Staracie się tutaj wymanifestować, czy zamanifestować czyjąś obecność, czy obecność miłości. I odczuwam tutaj ogromny element energii żeńskiej, czyli pozwalania. Pozwalania. Kolejną jakby historią, która tutaj mi się pojawia, to jest ciekawe, bo mam tutaj trzy kobiety i tu również pojawiają się trzy kobiety i ten mag. Więc tutaj możecie mieć do czynienia z kimś bardzo czarującym, z kimś bardzo charyzmatycznym, z kimś bardzo atrakcyjnym, z kimś, kto ma takie bardzo młodzieńcze podejście do życia jeszcze. To może być swego rodzaju niedojrzałość. I wy chcecie tutaj miłości, takiej prawdziwej, duchowej miłości, ale wchodzicie w takie sytuacje, w których jesteście jedną z opcji. I to się dzieje, słuchajcie, bo tutaj jest jeszcze jakaś energia do przepracowania w Was samych. To może mieć związek z poczuciem własnej wartości albo z raną odrzucenia. I to zmusza Was do dokonywania pewnej refleksji. I słuchajcie, jeżeli jest taki proces, to ten proces, niezależnie od tego, jak bolesny, on pomaga Wam wzrastać w siłę. To może mieć związek z jakimiś wartościami, których nauczyliście, z jakimiś wierzeniami, które są głęboko w Was. Coś ma nad Wami kontrolę.
Czyli tak jak mówiłam, mam takie dwie linie jakby dwóch różnych historii. Jedna dotyczy kogoś, kto jakby przyjmuje energię cesarzowej i manifestuje tutaj bratnią duszę, aczkolwiek chyba mocniej do mnie przemawia tutaj taka energia lustra, czyli przyciągam coś, dlatego że we mnie jeszcze jest coś nieprzepracowane. Czyli przyciągam relacje, które mi nie służą. Tutaj jest chęć walki, pewna niepewność, niewiadoma, może jakiś dramat. Bo coś jeszcze ma nade mną. Tutaj jest takie poczucie władzy i kontroli, słuchajcie. I to może mieć, to może oznaczać różne rzeczy. To może być jakieś doświadczenie z przeszłości. To może być ktoś. To może być jakieś wierzenie o was samych. Czyli taki osobisty demon, z którym się mierzycie. I ta relacja, czy te relacje, w które wchodzicie, pozwala wam odzyskać waszą własną moc i harmonię. Przebijanie się przez nową świadomość. Paź mieczy. I ruszacie do przodu. I ruszacie do przodu. Pokonujecie energię diabła. Zmiana sposobu myślenia. Dobra, ale idziemy tutaj. No. To jest relacja, słuchajcie. Czyniące kolor wieża. Sprawiedliwość. Wszystkie dzisiaj talie pokazują podobne informacje. Nine of Graves. Potter of Skulls. Słyszę coś takiego. To, co jest miłością, to, co dla was jest miłością, nie jest miłością. To może być informacja dla niektórych z was. Wy to postrzegacie może jako miłość, dlatego że jest tu ogromna pasja, ogromne przyciąganie, słyszę obsesja. I wy może nawet wierzycie, że to jest w waszym przeznaczeniu, że wy jesteście dla siebie przeznaczeni. Aczkolwiek ja tutaj odczuwam jakąś nieprawdziwość. Zarówno z waszej strony, jak i ze strony waszej osoby mamy dość ciężkie energie. 7 mieczy i 5 mieczy. To są energie, które mogą nam mówić właśnie o nieprawdziwości, o jakiejś podchwytliwości, o jakiejś manipulacji, czy się odbywa ona w sposób świadomy czy podświadomy, tak? Czasem, słuchajcie, manipulacja wynika po prostu ze sposobu myślenia. Wszyscy w jakiś sposób manipulujemy, tak? Bardzo często odbywa się to w sposób nieświadomy czy podświadomy. To są te schematy i wzorce, które powtarzamy. Ja tutaj odczuwam taką relację test. Bo w przeszłości nastąpiło zakończenie cyklu.
być może jakiegoś bolesnego. I mam wrażenie, że teraz, słuchajcie, jesteście w relacji, która jest relacją testem. W teraźniejszości pojawia się wieża. Zdajecie sobie z czegoś sprawę. Dostrzegacie prawdę. Przebijacie się przez nową świadomość. I słyszę ucieczka. Cokolwiek to oznacza. Ucieczka. I ja mam wrażenie, że ta relacja tutaj miała się zadziać. Nie wiem, dlaczego pojawia mi się przeszłe życie. Jest wyrównanie jakiejś karmy z przeszłego życia. I ktoś tutaj ucieka. Ja mam wrażenie, że to wy uciekacie, zanim ta wieża się zawali kompletnie. Cokolwiek to dla was oznacza. I niezależnie od tego, co tutaj się dzieje, to was prowadzi do równowagi. Do odzyskania mocy i do równowagi. Wiecie dlaczego? Ja mam wrażenie, że tutaj jest przezwyciężenie. Przezwyciężenie tej trudnej, podchwytliwej sytuacji. Bo ja odczuwam ogromne, słuchajcie, bardzo dużo pasji, bardzo dużo ognia, taką... ogromną energię przyciągania, która w jakiś sposób wyciąga z was energię, ale nie potraficie jakby z tym sobie poradzić. To jest to, co ja tutaj czuję. I teraz słyszę, że poprzez tą ucieczkę, cokolwiek to oznacza, wy unikacie kolejnej wieży. Unikacie kolejnej wieży, bo jedna wieża już się zadziała. I wy teraz znajdujecie się w podobnej sytuacji, cokolwiek to oznacza, i dlatego, że już macie pewne doświadczenie z przeszłości, wy aplikujecie tą wiedzę, choć nie jest to dla was łatwe, mam wrażenie, i unikacie kolejnej wieży. I po jakimś czasie, słuchajcie, wy zrozumiecie, że wy osiągnęliście balans, że wy nauczyliście się, że wy zrozumieliście. Siedem mieczy pojawia wam się dwa razy. Przestroga. Siedem mieczy. Iluzja. Gdzie tutaj jest iluzja? Bardzo ciężkie energie tutaj są. Siedem mieczy i dwa miecze. Niechęć dostrzeżenia czegoś. Dlaczego? Bo to boli. Dostrzeżenie czegoś boli. Niechęć dostrzeżenia czegoś. Słuchajcie, zwracajcie uwagę tutaj na prawdę i na iluzję. Bo patrzę na tą kartę teraz koła fortuny i widzicie te kolorowe kwiaty. I tu są kolory, czyli jest jakby ta tęcza, jest ta radość, ale one są na powierzchni. To jest powierzchowność. Coś tutaj jest powierzchownego. Natomiast ta prawda nie jest tak kolorowa, jakby wam się wydawało. I wy to może czujecie. Wy to może nawet rozpoznajecie, ale nie chcecie tego dostrzec, ja mam wrażenie. Z jakiegoś powodu nie chcecie tego dostrzec. No to czytanie jest trochę inne od numeru 1 i 2. I co jeszcze tutaj czuję? Jeżeli wy tutaj będziecie unikać decyzji, to może pojawić się ta wieża, tak? Żeby was zmusić do
do dokonania jakichś kroków, żeby Wam pomóc w wydostaniu się z tego chaosu, słyszę. Bo wiecie, ja mam tutaj ogromne takie poczucie kontroli. I słuchajcie, to nie chodzi o to, że tu może się pojawiać swego rodzaju kontrola od tej osoby, ale to dlatego się dzieje, bo ta relacja jest odzwierciedleniem czegoś, co dzieje się w Was. Czyli coś w Was jeszcze ma nad Wami kontrolę. Cokolwiek to oznacza. I to, ta energia wewnętrzna, przejawia się w świecie zewnętrznym poprzez tą relację. Ja tutaj widzę... Zadawajcie sobie pytanie, co jest Waszym szczęściem, co jest Waszym spełnieniem marzeń? Czy ta relacja jest tym, o czym Wy marzycie? Ona się może wydawać tym, o czym Wy marzycie. Tylko słuchajcie też tego głębszego instynktu. Słuchajcie swojego ciała. Jak Wy się czujecie w towarzystwie tej osoby? Jak Wy na nią reagujecie? Nie chodzi mi o pasję. Nie chodzi mi o może interesujące rozmowy, które macie. Chodzi mi o takie odczucia, jak to nazwać? Jak spotykacie kogoś po raz pierwszy, to zazwyczaj jest takie odczucie. Na przykład reaguje Wasze ciało. Czyli następuje na przykład albo takie otwarcie się, czyli czujecie taką pozytywną energię, albo następuje takie wycofanie się, albo na przykład pojawia się jakiś lęk, lekka niewygoda, coś dziwnego. Słuchajcie swojego ciała, bo ciało to jest Wasz instynkt. Ja tutaj odczuwam taką trochę, taką podchwytliwość trochę. I ja mam wrażenie, że Wy tutaj wychodzicie zwycięsko z tego, tak? To może powodować Was pewien smutek czy rozczarowanie. Aczkolwiek jest również świadomość tego, że zrozumienie tego jest objawem zwycięstwa. Czy wydostanie się z tego jest objawem zwycięstwa? Manifestacja, paść monet, manifestacja czegoś nowego. Wy wiecie, że po tym czeka Was coś zupełnie nowego. Czyli ja tutaj odbieram taką relację test. I w rezultacie mamy króla monet. Ja tutaj odczuwam Was, czyli to odzyskanie mocy, to odzyskanie stabilności, to zadowolenie z siebie, że ja pokonałam czy pokonałem siebie. Pokonałem czy pokonałam swoją słabość. Ja pokonałem, czy pokonałam tą sytuację. I w tym jest poczucie stabilności. Poczucie bezpieczeństwa. Ja wiem, kim jestem, tak? Król monet może też oznaczać kogoś, kto idzie w Waszą stronę. Czyli to jest taki król bardzo łagodny, bardzo mocno osadzony w rzeczywistości, bardzo praktyczny. Ktoś, kto jest gotowy na to, żeby stworzyć coś razem. Czyli tu pojawia nam się tutaj znak ziemi, byk, koziorożec, panna. Słuchajcie, znak ziemi niekoniecznie musi oznaczać znak zodiaku. Bardzo często mówimy tutaj o energii. Czyli ta osoba może być spod znaku na przykład skorpiona, a przejawia energię ziemi. Czyli jest ta praktyczność, jest ten pragmatyzm, jest to koncentrowanie się na budowaniu swojej stabilności materialnej. Jest chęć, jest zamiłowanie do natury, jest łagodność, szczodrość, jest chęć dzielenia się tym, co mam, jest chęć budowania czegoś trwałego, tak? Energia też dość wolna.
Mówimy o energii. Z kim Wy tutaj możecie mieć do czynienia? Pojawia nam się tak, byk, znak ognia, znak bliźniąt, bardzo ewidentny w dzisiejszych czytaniach. Znaki ognia, czyli lew, baran, strzelec. Czuję przede wszystkim znak lwa. Koziorożec, byk, lew, koziorożec, bardzo mocno. Waga. Baran. Wieża sugeruje właśnie energię Marsa, czyli baran. Wodnik, skorpion. Bardzo dużo tych znaków tutaj jest. Najbardziej ewidentne dla mnie to są takie znaki jak lew, wodnik, osoba, z którą macie teraz do czynienia, tak? Lew, wodnik, byk, bardzo mocno. I bliźnięta. Choć pojawiają się też te inne znaki, o których tutaj wspomniałam, tak? No i znak Ziemi, ale wydaje mi się, że znak Ziemi to jest w przyszłości, czyli jest już taka stabilność. Ja tutaj odczuwam jeszcze tą energię cyklu przeszłego i wychodzenie z tego, relacja, test. Coś takiego tutaj odczuwam. Coś takiego tutaj odczuwam, słuchajcie. Zagłębicie się w siebie. Ja tutaj pokryłam tą wieżę, pojawia nam się energia eremity, czyli potrzebna jest ta energia wycofania się, energia dystansu, zdystansowania się. Może pobądźcie trochę w samotności, żeby zrozumieć dynamikę tego. Słuchajcie, jak my jesteśmy w jakiejś relacji, i dużo się dzieje, przede wszystkim jest dużo tej pasji, to bardzo łatwo się zapomnieć. Bardzo łatwo pomylić prawdę z iluzją. I tutaj jest sugestia tego, żeby przyglądnąć się temu. Posłuchajcie siebie. Powróćcie do poprzednich doświadczeń i posłuchajcie siebie. Zapytajcie swojej własnej mądrości tutaj. Poszukujcie prawdy. As mieczy. Widzicie, a tutaj w tym dostrzegam siłę wyższą, która, czy świat, ta karta tutaj, to jest sprawiedliwość akurat, chciałam powiedzieć karta sądu, czyli takie przyglądanie się Wam. Co Wy tutaj zrobicie? Co Wy tutaj zrobicie w tej sytuacji? I znowu widzę tą ucieczkę, więc albo, słuchajcie, to uciekanie, bo ja to widzę tutaj, uciekanie, to jest słowo klucz, cokolwiek to oznacza. Albo to może oznaczać to, że Wy chcecie uciec, albo że będziecie uciekać, albo że ktoś ucieka od Was, albo uciekacie od prawdy, albo ktoś tutaj wykazuje takie działania uciekające, podchwytliwe. Wymykanie się. Może jest tutaj potrzeba wymknięcia się. Kierujcie się prawdą, poszukujcie prawdy i prawda jest w Was. Wy wiecie odpowiedź, Wy znacie odpowiedź, Wy wiecie odpowiedź. Trzy monety. Rycerz monet. Tak, Wy jesteście w energii rycerza monet, czyli pracujecie jeszcze nad jakimś cyklem. Wy jesteście w jakimś cyklu, który prowadzi Was do zmiany postrzegania, chcę powiedzieć, Was samych i do... w cyklu, który prowadzi Was do harmonii. Nie wiem, dlaczego słyszę, będziecie musieli stoczyć walkę, bo nagle pojawia mi się takich dwóch oponentów, tak? Król monet i król buław.
to może być tak, że dla niektórych z Was tutaj faktycznie jest, dochodzi do takiej wieży, w której Wy zdajecie sobie sprawę z prawdy, ale jest ta sytuacja już tak zagmatwana, że jakby to będzie wymagać pewnego sprytu jakby. Zmierzenie się dwóch równoważnych sobie sił. Czyli słuchajcie, jeżeli Wy czujecie, że Wy nie macie mocy, to Wy tą moc w sobie macie. Tylko na razie wydaje mi się, że było tutaj jakby podporządkowywanie tej mocy, oddawanie tej mocy. Ta wieża może Wam coś pokazać i dojdzie do takiej jakby, oczywiście traktujcie to jako słowa, taka metafora, do walki równowrzędnych sobie przeciwników, mocy, tak? I tu może być konieczny spryt. To może też oznaczać tutaj dwie osoby w Waszym życiu. I albo one już są obecne i tutaj jakby następuje rywalizacja, albo to może oznaczać, że Wy tutaj dokonujecie wyboru. Albo pozostajecie, albo odchodzicie i ruszacie w stronę kogoś nowego, tak? Tutaj jest dokonywanie wyboru. Pozwólcie sobie, słuchajcie, na tą medytację. Na to wyciszenie. Poszukujcie tego światła w sobie. Bo w Was jest odpowiedź, chcę powiedzieć. Bo w Was jest odpowiedź. I mamy kartę sądu. Karta sądu, dokonanie wyboru i rycerz mieczy, czyli komunikacja. Będzie tutaj docierać do Was informacja, która Wam rozjaśni i zakończenie obecnego rozdziału 10 mieczy. Wy z tego wychodzicie zwycięsko, słuchajcie. Królowa monet. Nie wiem, dlaczego tutaj dostrzegłam królową buław, czyli chciałam powiedzieć taką królową, która zna swoją wartość. Król monet, królowa monet. Praca z cieniem. Ból serca, bardzo ciężkie energie. Trzy monety. Głupiec. Słuchajcie swojej intuicji. Jeżeli Wam Wasza intuicja coś podpowiada, to być może tak jest. Słuchajcie swojej intuicji. Karta śmierci, transformacja. To jest na pewno dla Was, słuchajcie, w tej relacji jest transformacja Was. I ta relacja prowadzi Was do zwycięstwa. Nawet jeśli tego nie odczuwacie, ona Was prowadzi do zwycięstwa. Tutaj jest odzyskanie spokoju, odzyskanie mocy, zmierzenie się ze swoją ciemną stroną. Zmierzenie się z tym demonem, tak? Cokolwiek on reprezentuje. Dokonywanie wyboru i przebicie. No, teraz jesteście w momencie dokonywania wyboru, słuchajcie. Poszukujecie prawdy w tym wszystkim. Poszukujecie w tym wszystkim prawdy. Dobrze, wyciągnijmy jeszcze jedną kartę z tutaj z tego. Proszę. Wypadła sama. Karta karmy. Karta karmy, karta nie tylko karmy, ale słuchajcie, Boże, zadziełam się. Przełamywania wzorców i schematów. Pokonywanie tego węża. I to nie jest łatwe, dlatego że to może się, ta sytuacja, tak jak mówiłam, ja tutaj odczuwam powrót, nie wiem, czy to tutaj mówiłam przy tym czytaniu, czy w poprzednim, powrót z życia przeszłego, czyli tu może być, słuchajcie, jakaś lekcja,
którą przerabiacie z tą osobą już kolejne życie, tak? Ta lekcja tutaj może się powtarzać poprzez kolejne pokolenia i wy to przełamujecie w tym życiu. Vision Quest, dociekliwość. Poszukujcie tej energii eremita. Wycofajcie się na chwilę z tego, słuchajcie. Refleksja. Odżywczość. Wszystko jest jakby za mgłą. Tu się wszystko będzie odkrywać jakby. Czyli też jest taka energia i obietnica. Bardzo duża sugestia, słuchajcie, takiej energii pustelnika, czyli troszkę wycofać się. Przyjrzeć się temu w taki chłodny sposób. Poszukać odpowiedzi w sobie. Dokonać pewnej refleksji. Pozwólcie sobie na taką odżywczą energię. Zaopiekujcie się sobą. To wszystko będzie się w naturalny sposób Wam... ja tutaj taką odczuwam ogromną mgłę w Waszym życiu. Ale to wszystko zostanie Wam odkryte w swoim czasie i idziecie w stronę czegoś pięknego. Idziecie w stronę obietnicy. Czegoś, co jest w harmonii z Wami i z energią, czyli wasza wola jest jakby w harmonii z wolą świata. W stronę tego idziecie. Czegoś spokojnego. Czegoś stabilnego. Czegoś łagodnego. Zmiana perspektywa. Zmiana sposobu myślenia. Synergy. Power. Rozpoznaj swoją moc, tak? Zobaczę właściwie tą kartę, co ona nam tutaj mówi. Ta energia. Lightning. 89. Czyli ta karta mówi o Twojej mocy i zadaje takie pytanie, czym jest moc? Moc nie jest ani zła, ani dobra. Jak tą moc wykorzystasz? W jakim celu tą moc wykorzystasz? Co jest dla Ciebie mocą? Tutaj jest ważna świadomość Twojej intencji, Twoje wartości i Twoja chęć działania na podstawie tych wartości. Czyli nawet jeżeli jesteście w trudnej sytuacji na przykład, zadać sobie pytanie, czym jest dla Was moc, czym ona się objawia i w jaki sposób możecie ją wykorzystać w rozwiązaniu tej sytuacji. Poprzez modlitwę, czy rozmowę, słuchajcie, czy jakąś ceremonię, poprzez tą Waszą duchowość, poprzez zatopienie się w Was samych, tutaj będzie do Was przemawiać duch. I Wasz wybór będzie Wam pokazany. Wybór, który jest poza Twoim naturalnym postrzeganiem, tak? Czyli tutaj jest potrzebna ta zmiana sposobu postrzegania, słuchajcie. No. Co chcecie stworzyć, słuchajcie, w Waszym życiu? I
czy ta relacja, w której jesteście, pomaga Wam to stworzyć, czy niekoniecznie. Ja tutaj nie sugeruję, słuchajcie, pośpiechu, po prostu troszkę dystansu. Przyglądnijcie się temu i zobaczcie, i starajcie się dostrzec prawdę. Dobrze, trójeczki. To jest to, co ja dla Was mam. Słuchajcie, trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam za to, że tutaj byliście. Dziękuję Wam wszystkim. Życzę Wam przemiłego weekendu i do usłyszenia następnym razem.